Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Jan Gurak. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Kandydat do Rady Miejskiej w Radomiu. Zaczynamy przesłuchanie. Jako potencjalny wyborca zapytam się: Panie Janie, kim Pan jest? Dlaczego Pan chce zostać radnym miejskim? Dlaczego miałbym na Pana zagłosować? Panie redaktorze, szanowni Państwo. Y z Radomiem jestem związany praktycznie od urodzenia, od zawsze. Tutaj ukończyłem swoje liceum katolickie, liceum ogólnokształcące, później okres, okres studiów, które właśnie w tym momencie kończę na UMCS w Lublinie na kierunku prawo. W 2014 roku prowadziłem własną działalność gospodarczą, pracowałem m.in. też jako, jako dziennikarz. Od czterech lat jestem dyrektorem biura pana posła Andrzeja Kosztowniaka a prywatnie jestem mężem Oli. Już niedługo trójki dzieci, Antosia, Hani i od lipca Zosi, mam 31 lat. W mojej perspektywie zawsze zainteresowań, odbicie zainteresowań zawsze była obecna polityka. U mnie w domu rodzinnym tata był czynnie zaangażowany politycznie, był samorządowcem i gdzieś ta pasja zainteresowania lokalną społecznością wzrastało od, od dziecka. Pierwsze wybory, pamiętam, w których byłem czynnie zaangażowany jak jako, jako pomocnik wtedy, można tak powiedzieć, to był 2000 rok, wybory prezydenckie. Później każde, każde wybory samorządowe, praktycznie co 4 lata, wybory parlamentarne i, i pojawiła się teraz y, okazja, y, żeby samemu spróbować, wystartować. I podjąłem się tego wyzwania, podjąłem tą rękawicę i stwierdziłem, że ch chciałbym zostać radnym Rady Miejskiej w Radomiu i pracować na rzecz naszego miasta, ale jego wszystkich mieszkańców też przede wszystkim. Jak pan postrzega obecną sytuację Radomia? Wyzwania stojące przed naszym miastem, A przecież tutaj yy, mówi się o tym, że liczba mieszkańców spada poniżej 200 tysięcy, dług ogromny i tak dalej i tym podobne. No właśnie do tego chciałbym nawiązać, co pan redaktor powiedział, to jest taka pierwsza, pierwsza myśl, która mi przychodzi, bo jest kilka, Radom ma yy, wyzwania na wielu płaszczyznach, pierwszą właśnie chyba najważniejszą jest ta kwestia demograficzna, Przypomnę, będziemy mieć mniej radnych Rady Miejskiej w tym roku ze względu właśnie na to, że liczba mieszkańców naszego miasta spadła poniżej 200 tysięcy. 200 jako radni Rady Miejskiej razem z przyszłym prezydentem miasta Radomia, z całym kolegiem prezydenckim, naszym zadaniem będzie tak, takie kreowanie polityki naszego miasta, aby zachęcać ludzi do powrotu do miasta. Widzimy odpływ nie tylko emigracyjny na przykład za pracą, ale również odpływ po prostu ludzie nie chcą mieszkać w Radomiu. Wolą, wolą wyjechać, wyjechać na wieś, a my musimy ich zachęcać, żeby, żeby oni do tego miasta wracali, stwarzać im warunki w kontekście mieszkaniowym chociażby, w kontekście też dobrej pracy, w tworzenie stref inwestycyjnych dla, dla przedsiębiorców, dla inwestorów, tak aby dobrze płatne miejsca pracy mogły, mogły w Radomiu y, powstawać. Kolejnym takim problemem, wyzwaniem ogólnomiejskim jest kwestia lotniska w Radomiu. Dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości udało się otworzyć najnowocześniejszy port lotniczy, najnowocześniejsze lotnisko w Polsce, tylko jest takie lekki niedosyt, że miasto, władze miejskie z obecnym prezydentem nie do końca wykorzystują potencjał tego lotniska. Sztandarowym przykładem pierwszym niech będzie kwestia budowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego który tak naprawdę już mógł być w tym momencie gotowy razem z peronem przesiadkowym dla pasażerów udających się na nasze lotnisko, ale kwestia też tak zwanego airport city, czyli wszelkich zabudowań, wszelkich terenów dookoła lotniska, które y, będą mogły służyć, będą też kołem zamachowym dla rozwoju y, naszego miasta. Ten temat niby się o nim mówi, ale tak naprawdę mam wrażenie, że się w żaden sposób nie działa ku, tym, ku realizacji tych, tych postanowień. Y, trzecim takim y, problemem naszego miasta jest na pewno służba zdrowia. Mamy utworzony Wydział Lekarski na Uniwersytecie Radomskim w naszym, w naszym mieście, ale ci lekarze też muszą mieć możliwość kształcenia się, muszą powstawać, jeżeli nie szpital kliniczny, to przynajmniej dobrze wyposażone, dobrze prosperujące oddziały kliniczne na bazie już istniejących szpitali w Radomiu. To jest kolejne wyzwanie, które musi być w naszym mieście zrealizowane, jeżeli chcemy się rozwijać jako ośrodek akademicki ale również jako ośrodek duży, istnie, istotny ośrodek y, miejski. Y, kolejną rzeczą jest też status naszego miasta. To, o czym o co, o co będziemy, zakładam, zabiegać jako, jako przyszli radni, mam nadzieję, przeprowadzenie reformy samorządowej, reformy wojewódzkiej, że powrót do, do, wojewódzkiego, do wojewódzkiego Radomia. Radom jako 14 co do wielkości miasto w Polsce ma potencjał do tego, żeby być, żeby pełnić inny status w, w naszym kraju niż tak naprawdę jest. Jest dziś spychany na margines, a my tak naprawdę jesteśmy centrum, znajdujemy się w centrum drogowym, mamy skrzyżowanie tak naprawdę trzech bardzo istotnych dróg, trasy S7, trasy S12, trasy S9, połączenie kolejowe, kolejową ósemką z Warszawą, Krakowem, Gdańskiem czy na południe Kielce i Kraków, teraz lotnisko, mamy niewyobrażalną szansę stać się bardzo istotnym miastem w węźle komunikacyjnym. Ale o wojewódzkości Radomia to jest mowa od bardzo wielu lat. Dlaczego ten postulat właśnie ze strony prawej i Sprawiedliwości? Dlaczego on nie został po prostu zrealizowany? Panie redaktorze, ja y, zaczynam swoją przygodę z czynną polityką w tym momencie, więc y, mówię, do czego ja będę dążył. Y, I wiem, że w środowisku Prawa i Sprawiedliwości też y, jest determinacja do tego, żeby doprowadzić do, do takiej sytuacji, żeby, żeby radą odzyskał swój dawny blask. I mogę mówić tutaj za siebie, że jako przyszły radny, jeżeli uda mi się uzyskać Państwa zaufanie. Będę robił wszystko, tyle na ile mi pozwala pozycja radnego do tego, żeby doprowadzić do tej sytuacji. Dodam jeszcze jedną kwestię, którą pominąłem. Wyzwanie, które będzie stało przed przyszłą Radą Miejską i również prezydentem, to jest umiejętne prowadzenie polityki z centralną, powiem wszystko, z Warszawą. Samorząd charakteryzuje się tym, że tutaj... Ludzie mniej ważą kwestie polityczne, tutaj bardziej się spogląda na ludzi i, ten, i dla nas, jako dla samorządowców, to radą powinien być najważniejszy. Umiejętność, próba dogadywania się czego mam wrażenie, że brakuje obecnej władzy prezydenckiej w Radomiu. Przez ostatnie, przez ostatnie 8 lat ewidentnie gdzieś ten problem istniał. Mam nadzieję, że to się po tych wyborach samorządowych no tak, zmieni. tak, no, ale to się mówi, że od, od, co od 76 roku, że Radom jest, jest miastem pokrzywdzonym, miastem z wyrokiem i za każdym razem jak władza centralna jest z jednej opcji, to władza w Radomiu jest z drugiej opcji i to, to ma być ten wyrok, to ma być to przekleństwo Radomia. Teraz władza miejska jeszcze i władza centralna to jest ta sama władza. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość by zdobyła większość w Radzie Miejskiej, czy to będzie takie proste, żeby do, dogadywać się to z ja, centralą? To ja powiem tak, krótko to skomentuję. Nasz kandydat na prezydenta, najlepszy prezydent dla Radomia, Artur Standowicz i przyszła Rada Miejska przełamie ten schemat. Dobrze, przyjmujemy te, te deklaracje. Przechodzimy dalej, czyli pytanie o priorytety... Pana jako radnego, bo powiedzieliśmy tutaj o dużych rzeczach, o dużych inwestycjach, miasteczko, miasteczko przylotniskowe, powiedzieliśmy o, o dążeniu do osiągnięcia statusu wojewódzkiego dla, dla Radomia. No ale to umówmy się tutaj, potrzeba współpracy całej Rady Miejskiej, trzeba, trzeba współpracy z prezydentem. Co pan jako radny zrobi dla Radomia? Przede wszystkim bazując na swoim doświadczeniu obecnej pracy, pracując w Biurze Poselskim pana posła Kosztowniaka przez ostatnie 4 lata, miałem bardzo dużo bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Teraz radni Rady Miejskiej mają teoretycznie swoje dyżury w Biurze Rady Miejskiej. Często niestety jest to, jest to fikcja. Chciałbym doprowadzić do sytuacji takiej, że będę dla ludzi, blisko ludzi i z ludźmi. Przede wszystkim chcę, żeby to oni przychodzili też do mnie ze swoimi problemami. Żeby, żebym ja mógł w jakiś sposób szukać rozwiązania czy, czy, czy jakichś możliwości pomocy dla nich. Więc to jest moje pierwsze takie postanowienie, że chcę mieć regularne dyżury. Niekoniecznie muszą być one w Biurze Rady Miejskiej, to kwestia częstotliwości. Wszystko wyjdzie tak naprawdę kwestia, kwestia potrzeby. Jestem mieszkańcem osiedla Ustronie. Przede wszystkim kwestia, jest bardzo jest kilka istotnych kwestii dotyczących mojego okręgu wyborczego, które chcę realizować, oczywiście pracując cały czas na rzecz całego radomia. Jest, są kwestie, może powiem tylko troszkę ogólnie, ale tak, przede wszystkim kwestie drogowe. Niestety w tym momencie, nawet w tym okresie. Jeszcze zimowo wiosennym bardzo często wychodzą kwiatki w postaci różnych dziur niezałatanych, czy to na jezdniach nawet głównych drogach na naszych osiedlach, czy kwestia zaniedbanych chodników, yy, kwestia bezpieczeństwa, czyli kwestia jakiegoś monitoringu yy osiedlowego, tak żeby zwiększenie ilości patroli policyjnych, tak żeby bezpie bezpieczeństwo mieszkańców było podnoszone. Często słyszę od mieszkańców, czego sam również doświadczam, miejsca parkingowe. Jest z tym ogromny problem. będzie To będzie ogromne wyzwanie, żeby temu sprostać, stanąć naprzeciw tego zadania, znaleźć możliwości, i koncepcje zwiększenia ilości miejsc parkingowych na osiedlu w stronie Niestety idziemy z duchem czasu. Coraz więcej posiadamy samochodów, bogacimy się jako społeczeństwo, co za tym idzie. Też mamy więcej, więcej, więcej samochodów. Niekiedy w jednej rodzinie jest jedno, co najmniej dwa auta, więc ten problem będzie niestety na raz. Stał. Drugą rzeczą są place zabaw i parki. stronie ma ogromny potencjał do ścieżek takich rekreacyjno-wypoczynkowych, do, do miejsc, do których ludzie będą mogli odpoczywać z całymi, całymi rodzinami tak naprawdę. Chociażby koło mojego bloku jest plac zabaw, gdzie dzieciaki chodzą, ale są bardzo mocno zaniedbane. Trzeba by naprawdę spróbować w jakiś sposób odgórny doprowadzić do może nie budowy od nowa, ale do chociażby do remontu, do rewitalizacji tych, tych parków, doprowadzenie do dokończenia do yy, parku u stronie przy dawnej wiosce, wiosce indiańskiej. I mówię, to są ogólne rzeczy główne, na których chciałbym się skupić. Wiadomo, że różne problemy też będą wychodziły w trakcie, kwestie drogowe, chociażby też kwestia zalewania ulic yy, na Idalinie. To jest też bardzo istotna kwestia do rozwiązania, która przez lata nie udało się tak naprawdę naprawić, a wiem, że mieszkańcy bardzo skarżą się też na ten problem i mam nadzieję, że razem z nowym prezydentem Radomia i nową Radą Miejską uda nam się sprostać przede wszystkim oczekiwaniom mieszkańców, bo to jest dla nas najważniejsze. Na koniec tradycyjnie daję wolny głos gościowi. Gdzie można zagłosować już wiemy. Dlaczego? Jeżeli mielibyśmy jednym zdaniem podsumować. Szanowni Państwo, 7 kwietnia zdecydujemy o przyszłości naszego miasta, o tym jak będzie wyglądał Radą przez kolejne 5 lat. Chcemy przede wszystkim Radę Miejską odmłodzić. Chcemy jej dać nowego ducha, nowe spojrzenie na miasto, spojrzenie świeże. Jeżeli Uważają Państwo, że jestem osobą godną zaufania, a zobowiązuję się do ciężkiej i wytężonej pracy nie tylko przed wyborami, ale przez całe pięć lat, bardzo proszę o zaufanie dla mnie i o wsparcie mojej osoby, a także o dodanie głosu na Artura Standowicza, najlepszego prezydenta dla Radomia. Ja kandyduję z okręgu numer 2, z pozycji siódmej, ostatniej na liście. Dziękuję bardzo. Dziękuję.